Bonjour, bonjour et bienvenue. Witam Was w kolejnym materiale, w którym razem będziemy uczyć się podstaw języka francuskiego. Być czy mieć? To słynne pytanie, na które na pewno wielu z Was musiało kiedyś sobie odpowiedzieć, a niektórzy może dopiero staną przed takim wyborem. Być i mieć to również najbardziej popularne czasowniki. Zaryzykuję tutaj stwierdzenie, że chyba w każdym języku. No bo bardzo często trzeba powiedzieć, że jesteśmy na przykład zmęczeni, albo chorzy, albo zadowoleni, czy opisać jakiś przedmiot, osobę, że jest na przykład duży, gruby, czerwony, płaski, wysoki i tak dalej. Podobnie ma się sprawa z mieć. Często mówimy, że mamy jakąś rzecz, na przykład zegarek, plecak, samochód, czy dom, czy na przykład mamy ochotę coś zrobić. Nie inaczej jest w języku francuskim. Mieć i być to czasowniki, których będziemy używać bardzo często w codziennym życiu, dlatego po prostu powinieneś się znać i umieć odmieniać przez poszczególne osoby. Tym właśnie zajmiemy się dzisiaj, więc jeśli jesteście gotowi, to zapinamy pasy i zaczynamy. On commence! No dobrze, to zacznijmy sobie od czasownika być. Być w języku francuskim to être. Être. Możesz powtórzyć? Être. I odmienia się następująco. Ja jestem. Je suis. Ty jesteś. Tu es. On jest. Il est. Ona jest. Elle est. My jesteśmy. On est lub nous sommes. Wy jesteście. Vous êtes. Oni są. Ils sont. One są. Elles sont. Czyli mamy je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes, ils sont, elles sont. Pamiętaj, że my jesteśmy. Możesz powiedzieć albo używając trzeciej osoby liczby pojedynczej i zaimka on, w tym wypadku one, albo pierwszej osoby liczby mnogiej, czyli nous sommes. Zwróć również uwagę, że druga osoba liczby pojedynczej i trzecia wymawia się tak samo, bo mamy tu es, czyli ty jesteś, a dla trzeciej mamy il est, elle est, on est. Pisze się co prawda inaczej, ale wymawia się tak samo. I kolejna rzecz, o której chciałbym, żebyś pamiętał, to druga osoba liczby mnogiej, czyli wy jesteście. Nie mówimy vous êtes, tylko vous êtes. WZ. No dobrze, to zobaczmy sobie teraz kilka przykładów. Wyobraź sobie taką sytuację, że jesteś chory, leżysz z takim misiłym w łóżku, w ustach termometr. Powiedz wtedy, jestem chory albo jestem chora. Po francusku będzie to brzmiało je suis malade. Je suis malade. Chory, chora po francusku to malade. Ja jestem, czyli je suis malade. Natomiast kiedy zobaczysz kolegę, który będzie ziewał w pracy, powiesz do niego, ale ty jesteś zmęczony. Po francusku będzie to brzmiało tu es fatigué. Fatigué oznacza zmęczony. Ty jesteś tu es i zmęczony fatigué. Tu es fatigué. Jesteś zmęczony. Jeżeli będziesz szedł ulicą i spotkasz bardzo wysokiego mężczyznę, to powiesz il est grand. On jest wysoki. Il est grand. Natomiast kiedy na przystanku spotkasz albo zobaczysz bardzo ładną dziewczynę, powiesz elle est belle. Ona jest ładna. Elle est belle. Il est grand oznacza on jest wysoki. Elle est belle. Ona jest ładna. Wyobraź sobie taką sytuację, że wybrałeś się razem ze swoimi przyjaciółmi na jakąś przejażdżkę, jakąś wędrówkę, być może po górach czy parku. Chcąc pokazać, gdzie jesteś, zakreślisz takie kółko
na mapie i powiesz jesteśmy tutaj. Po francusku będzie to on est ici albo nous sommes ici. Jeżeli natomiast będziesz chciał powiedzieć ale wy jesteście szaleni, bo ktoś może zrobił jakąś szaloną rzecz albo jakiś dowcip, powiesz vous êtes fou. Vous êtes fou oznacza wy jesteście szaleni. Jeżeli natomiast spotkasz jakąś grupę, posłuchasz, że mówią po francusku, to do swoich przyjaciół powiesz ils sont français. Oni są Francuzami. Ils sont français. Tak, czyli mamy on est ici, nous sommes ici. Oznacza jesteśmy tutaj. Vous êtes fou oznacza jesteście szaleni. Ils sont français. Oni są Francuzami. No to skoro nauczyliśmy już się odmieniać czasownik być przez wszystkie osoby, poznaliśmy jakieś tam przykłady, zajmiemy się drugim czasownikiem, czyli czasownikiem mieć. Mieć po francusku to avoir. 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 I odmienia się następująco. Ja mam będzie że. Ty masz tu as. On ma il a. Ona ma elle a. My mamy to będzie ona lub nous avons. Wy macie vous avez. Oni mają ils ont. One mają elles ont. Czyli mamy że, tu a, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pamiętaj, że w liczbie mnogiej nie mówimy nous avons, tylko nous avons. Tak samo vous avez, ils ont i elles ont. No dobrze, to zobaczmy sobie teraz kilka przykładów z zastosowaniem tego czasownika. Mam krzesło. J'ai une chaise. J'ai une chaise. Mam krzesło. Ty masz problem. Tu as un problème. Tu as un problème. Masz problem. Tu as un problème. Ona ma psa. Elle a un chien. Elle a un chien. My mamy kota. Nous avons un chat. Nous avons un chat. Wy macie samochód. Vous avez une voiture. Vous avez une voiture. Oni mają telewizor. Ils ont une télé. Ils ont une télé. To wszystko, co dla Ciebie przygotowałem w tym materiale. Mam nadzieję, że czasowniki być i mieć nie będą już miały przed Tobą żadnych tajemnic i sprawnie będziesz się odmieniał przez wszystkie osoby. Jeżeli podobało Ci się to wideo, to daj nam łapkę w górę na Facebooku czy na YouTubie. Udostępnij ten materiał swoim znajomym, którzy być może również uczą się języka francuskiego. Subskrybuj nasz kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wideami, które będziemy wrzucać. I koniecznie odwiedź nas na naszej stronie słówka.finzi.com, gdzie uczymy tysiąca najczęściej używanych francuskich słówek. À la prochaine. Do zobaczenia.